To moje pierwsze poważniejsze spotkanie z konsolą PlayStation 5 i od razu będę przy niej grzebał, ponieważ od jakiegoś czasu jest dostępna możliwość dołożenia kolejnego dysku wewnątrz urządzenia i dzisiaj właśnie tym tematem się zajmiemy. Pokażę Wam krok po kroku, jak przeprowadzić taki proces, no i przy okazji dowiecie się, że jest to w zasadzie banalnie proste. Niestety sprawa wygląda tak, że gry rozrastają się do ogromnych rozmiarów. Kiedyś dużo to było 10 giga, a teraz 50, 60, 100. Człowiek zainstaluje parę gier i okazuje się, że miejsca zaczyna brakować, a przecież wychodzą kolejne i kolejne, które fajnie byłoby mieć pod ręką, bo kto wie, kiedy najdzie nas ochota. Oczywiście częściowo problem rozwiązywał dysk zewnętrzny na USB, ale miał on swoje ograniczenia. Na przykład możliwość rozgrywki wyłącznie w pozycji z PS4, podczas gdy te na piątkę można było jedynie magazynować na takim nośniku. Ale nie o tym dzisiaj, tylko o tym, co znajduje się pod pokrywą i jak upchać tam odpowiedni kawałek technologii. Otóż wraz z aktualizacją, która już od jakiegoś czasu jest dostępna na konsoli, dostaliśmy możliwość dołożenia określonych dysków. Niestety sprawa nie jest tak oczywista, bo nie mówimy o byle jakim nośniku, a konkretnych sprzętach spełniających wytyczne. Przykładowo interfejs M2 PCI Express generacji 4 NVMe, szybkość odczytu 5500 MB na sekundę lub szybsze, no i określone wymiary, a dodatkowym atutem bądź wręcz koniecznością będzie radiator. Tym samym podczas odsiewu dysku powinniśmy zwracać uwagę na takie informacje jak przykładowo naklejka na pudełku, że dany sprzęt jest kompatybilny z konsolą PlayStation 5, a jeżeli nie będziemy pewni, to na przykład można napisać na czacie sklepu. Dostaniecie jasne informacje, że owszem, ten dysk jest jak najbardziej kompatybilny z PlayStation 5. W każdym razie, niestety te wyśrubowane wymagania sprawiają, że taka pamięć jest kosztowna i nastawiając się przykładowo na pojemność 1 TB, wypadałoby przygotować około 600-700 zł, chociaż na przykład takim 980 Pro wyposażonym automatycznie w radiator to już około 1000-1100 zł. Podstawowe kwestie już znamy, więc wypadałoby przejść do rzeczy, natomiast w moim przypadku jest to świeżutka konsola, więc pierwsze co należy zrobić, to sprawdzić, czy są dostępne jakieś aktualizacje. Aby pochwycić wszystkie aktualizacje, wchodzicie w zębatkę w prawym górnym rogu, następnie zakładka System, no i w oprogramowaniu systemu wybieracie drugą opcję, czyli aktualizacja i ustawienia oprogramowania systemu. Wiem, brzmi to jak masło maślane, natomiast tak to wszystko kolejno idzie. Tam w pierwszym polu otrzymujecie informacje o potencjalnych aktualizacjach. U mnie takowa się pojawiła, następnie możecie wrócić do aktualizacji funkcji systemu i tam też sprawdzić, czy coś się dzieje, a jeżeli konsola będzie wymagała jakiegoś ogólnego update'u, to należy go wykonać. Z dużą dozą pewności każdorazowo będzie to wiązać się z ponownym uruchomieniem urządzenia. Chwilkę poczekacie, całość się ściągnie, zaktualizuje, no i wtedy można przystąpić do kolejnego kroku. Konsola w tym momencie ma wszystko co najświeższe w zakresie oprogramowania, więc nie pozostaje nic innego jak wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania, no i skupić się na wkładaniu nowego dysku. W naszym wypadku będzie to Samsung 980 Pro wraz z radiatorem, który jest oczywiście zgodny z samą konsolą, więc przejdźmy do rozbiórki, no i zobaczmy co z tego wyniknie. Temat jest banalnie prosty. Wystarczy, że odchylicie delikatnie prawą pokrywę, dokładniej chodzi o górny róg na tyle urządzenia, a następnie pociągniecie ją w kierunku spodu. Róbcie to z wyczuciem, nic na siłę, całość powinna odskoczyć w miarę gładko. W ten sposób odkryjecie wnętrze konsoli wraz z widocznym miejscem na dysk. Odkręcacie śrubkę i macie już slot na pamięć wraz z możliwością wybrania dogodnej pozycji do przykręcenia. Przykładowo mój dysk wymaga, aby wspornik ze śrubką był przesunięty o jedną pozycję do przodu. I co? Praktycznie wszystko gotowe. Teraz ostrożnie wkładacie swój dysk na miejsce, dokręcacie z umiarkowaną siłą i powinniście najpierw założyć metalową zaślepkę, a później znowu nałożyć plastikową pokrywę. No i mówiłem, proces jest banalnie prosty, dysk znajduje się już w tym momencie właśnie tutaj i czeka na pierwsze uruchomienie, które też wymaga takiej drobnej konfiguracji, za chwilkę Wam ją pokażę, no a dalej możemy cieszyć się po prostu z większego miejsca na nasze ulubione gry. Zaraz po uruchomieniu powinna Wam się pojawić prośba o sformatowanie nowego dysku obecnego w konsoli. Oczywiście koniecznie należy to zrobić, aby przygotować go do późniejszego wykorzystania. W międzyczasie dostaniecie też informacje o aktualnej prędkości nośnika. Teraz możecie już przejść do biblioteki i część gier przenieść na nowy nośnik, bądź rozpocząć na nim instalację nowych aplikacji. Domyślnie trafiają one wciąż na pamięć konsoli, natomiast nic nie stoi teraz na przeszkodzie, aby zmienić miejsce instalacji, no i wybrać dysk SSD, który niedawno dorzuciliśmy do urządzenia.
Trudno jakkolwiek bardziej rozwodzić się nad dzisiejszym tematem. Aktualizujecie konsolę, ściągacie pokrywę, zaślepkę, wkładacie dysk, następnie całość zamykacie, robicie wstępną konfigurację, no i urządzenie jest gotowe do użycia, a miejsca na gry macie znacznie, znacznie więcej. Wydaje mi się w ogóle, że sam proces związany z dyskiem był bardziej skomplikowany w przypadku PlayStation 4 aniżeli tutaj, więc śmiało mogę powiedzieć, że każdy, ale to każdy sobie z tym poradzi. To dosłownie 15 minut roboty. Także co? Będziemy się żegnali. Wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy przeprowadziliście taką modyfikację. Może będziecie ją przeprowadzać w przyszłości, albo tak jak ja, wciąż jesteście jeszcze użytkownikami starszej generacji na co dzień. Piszcie pod spodem, my widzimy się już niedługo w kolejnych nagraniach. Na razie, cześć!